Egzamin na prawo jazdy. Stres dla kandydata na kierowcę. Jak się okazuje, bać powinni się też kierowcy, którzy już prawo jazdy mają. My z takimi kierowcami nie czujemy się bezpiecznie, w związku z tym oni też nie powinni się czuć bezpiecznie w tym sensie, że bezkarnie. Zdjęcia z kamer, które są w każdym samochodzie egzaminacyjnym, służą za dowód drogowych przestępstw. O, jest. Udostępniają je policji, m.in. ośrodki w Krakowie i Jeleniej Górze. To jest dobra wola. Oczywiście tutaj nie ma jakiegoś wymogu, który by wymuszał. Jednak policji trudno odmówić. Pan co, tutaj jest policją, która się chowała tam po krzakach. To wygląda to samo. Niedługo będziemy państwem normalnie monitoringu i nie wiem jeszcze czego. Dlatego niektóre ośrodki w Gdańsku czy Warszawie donosić nie chcą. Egzaminator ma egzaminować, a nie patrzeć na ulicę, co się wokół tego dzieje. Bo z nadmierną prędkością walczy już nie jedna instytucja. Nie tylko samochody z Elką, ale też fotoradary czy radiowozy z wideorejestratorami, do których zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Wkrótce będzie też nowe narzędzie do walki z piratami drogowymi, specjalne bramki i odcinkowy pomiar prędkości. Wyglądają niepozornie. Maszt, na nim kilka kamer, które bezbłędnie identyfikują każde auto. Żeśmy udokumentowali kilka skradzionych pojazdów. Na razie to testy systemu, który mierzy czas przejazdu określonego odcinka i wylicza średnią prędkość. To Janki pod Warszawą. Taki rekordzista pomiędzy Raszynem a, przepraszam, Jankami a Grójcem to 180 km miał. To rekordziści z wczoraj z Grójca. Najwięcej 175 km na godzinę. Testy mają się zakończyć do czerwca, potem sieć fotoradarów będzie budowała Inspekcja Transportu Drogowego. Wszystkie miejsca, w których będzie dokonywany automatyczny pomiar prędkości, będą oznakowane. Kierowca będzie wiedział, że w danym miejscu jest pomiar. O miejsce ustawienia fotoradarów, tyle że samorządowych, trwa spór w Szczecinku na Pomorzu Zachodnim. Policja nie zgadza się na miejsca wyznaczone przez Straż Miejską. Dawałyby ewentualnie niepoczucie bezpieczeństwa, nie stanowiłyby ewentualnie odnośnik dla kierującego, że w tym miejscu ma zwolnić, tak? Tylko z punktu ekonomicznego. Zarobku gmin. Fotoradar to jest w ogóle maszynka do robienia pieniędzy. Kierowcom nie pozostaje jednak nic innego jak zdjąć nogę z gazu. Piotr Czech, Wydarzenia.